Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z wielką mega paką z użytych produktów i jest to taki projekt Denko, mega Denko z 3 miesięcy, więc postaram się również to szybko ogarnąć i Wam to pokazać, natomiast nie ręczę, czy to będzie trwało naprawdę krótko, czy troszeczkę dłużej, więc już nie chcąc przeciągać naprawdę struny, zaczynam. Produkty do włosów. Produktów do włosów, jak wiecie, u mnie jest mega dużo zawsze, dlatego że ja testuję cały czas jakieś super, hiper nowości do włosów, więc tutaj produktem, który idzie na pierwszy strzał, który wykończyłam, jest to szampon suchy Batiste i oczywiście ten szampon u mnie się sprawdza super, dlatego że ja dzięki niemu przestałam musieć myć włosy częściej niż 2 razy w tygodniu. Co jest dla mnie po prostu super. Więc to polecam wszystkim tym osobom, które naprawdę zmagały się z problemem takim, że nie mogły po już 2 dniach nic z włosami zrobić, ponieważ musiały je umyć. Ten szampon zmienił moje życie, ponieważ dzięki temu mogę pozbyć się nadmiernego sebum z włosów, związać je w jakikolwiek sposób i wyglądają na świeże. Nie bieli włosów. I to jest dla mnie najważniejsze. Kolejne produkty do włosów to z mojej tutaj paczki. Są to odżywki i są to odżywki z Garnier Fructis i one naprawdę w przeciwieństwie do wielu znajdujących się na rynku produktów nie są odżywkami, które są tępe w nakładaniu, co jest dla mnie mega ważne. Mają fajną konsystencję, niejako powlekają włosy i naprawdę super się rozczesują te włosy po nich i ja mam wrażenie, że one naprawdę oddziałują odbudowująco na te włosy, tak? Czyli że po prostu ta seria, która ma je wzmacniać i odżywiać, to naprawdę robi. I ja je polecam wszystkim tym osobom, które poszukują swojego idealnego produktu do włosów. Kolejne produkty do włosów to jest szampon z Garnier Fructis Goodbye Damage i on w zestawieniu właśnie z tymi odżywkami, o których przed chwileczką wspomniałam, jest dla mnie takim zestawieniem bardzo dobrym. Ja w filmiku na temat pielęgnacji moich włosów mówiłam, że tak naprawdę dla mnie szampon nie ma znaczenia, że szampon musi tylko myć włosy, ale w projekcie Bublé pokażę Wam szampon, który absolutnie zmienił moje zdanie na ten temat. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to śledźcie mój kanał. A tymczasem przechodzę do następnego szamponu, który również mogę Wam polecić. I jest to szampon z Sayosa. Szampon taki, wybaczcie mi za to opakowanie, ale naprawdę ja po prostu to wrzuciłam tutaj do pudełka, do tej mojej torby i po prostu nie myłam tego ani nic, więc one są, mogą być trochę zakurzone. Szampon Oleo Intense Thermocare i on ma służyć do tego, żeby właśnie niejako chronić nasze włosy przed wszystkimi takimi czynnikami, wiecie, cieplnymi, które się pojawiają, więc no zobaczymy, bo powiem Wam szczerze, że ja dotychczas nie zorientowałam się, żeby mi jakoś szczególnie chronił te włosy przed termo, właśnie przed termoaktywnymi czynnikami, ale ogólnie może jak postosuję trochę dłużej, to może zobaczę jakąś różnicę, bo na pewno będę miała kolejne opakowanie. Więc 500 ml, ja pamiętam, że ja za niego zapłaciłam dyszkę, jest do włosów suchych i polecam go wszystkim tym osobom, które poszukują szamponu, który nie będzie im obciążał włosów. I szampon Bubel to szampon z firmy Sylveco, który znajdował się w Shiny Boxie. Nie pamiętam, czy to był Shiny Box styczniowy, ale chyba tak. I powiem Wam, że tak, absolutnie bosko pachnie ten szampon i ja po prostu byłam nim zachwycona, jak go odpakowałam, w sensie jak go, wiecie, pomąchałam, ale wiecie do czego on pachnie? Trawą cytrynową w ogóle, naprawdę boski, zniewalający zapach. Ale on nic oprócz zapachu nie ma, absolutnie. On się nadawał u mnie idealnie do mycia pędzli i do włosów, on się na włosach totalnie nie pienił, więc on w ogóle nie był w stanie spełnić swojej funkcji pod tytułem umycie włosów i skóry głowy. Czyli jeżeli potrzebujecie, poszukujecie szamponu do mycia pędzli, to naprawdę szampon z Sylveco, powiem Wam na piąteczkę. Ale do mycia włosów no way. Produkt kolejny, który był w Shiny Boxie, to produkt też z Sylveco, jest to peeling oczyszczający, jest on całkowicie przeciwstawny, jeżeli chodzi o jakość i wydajność i to, czemu ma służyć, czyli jego funkcję, niż właśnie jego brat szampon, ponieważ on faktycznie był peelingiem oczyszczającym, który już był na takim dość wysokim, aptecznym poziomie, bym nawet powiedziała, dlatego że faktycznie miał takie swoje funkcje oczyszczające, które naprawdę czuć było, że on wnika w tą cerę. Miał taką glinkowatą konsystencję, więc naprawdę u mnie się sprawdził. Ja go zużyłam całego
do ostatniej kropelki i od ostatniej grudki, po prostu super. No i też jest plusem to, że ma fajne opakowanie, to opakowanie jest leciutkie, więc tak, możemy sobie nawet je zostawić i ewentualnie sobie przekładać jakieś produkty, jak gdzieś będziemy wyjeżdżać i potrzebujemy jakieś mniejsze opakowanie. Myślę, że to opakowanie jest całkiem przyzwoite. No i produkty do mycia ciała. Produkt taki dość spory, jest to produkt 750 ml z palm oliv. Jest to oliwkowy żel pod prysznic, żel do kąpieli ogólnie. Ja pamiętam, że to mój mąż kiedyś tam wyhaczył te właśnie żele, ja wtedy kupił kilka. Akurat ja zostawiłam Wam do pokazania, tylko nie, on jest taki bardzo kremowy, on się bardzo fajnie pieni, starcza na długo. Jeżeli macie suchą skórę, to on Wam tej skóry nie wysuszy, on ją fajnie tak zabezpiecza. Macie takie poczucie, że ona jest taka fajnie opatulona, taką jakąś niewidzialną powłoczką, więc jest naprawdę spoko. Więc jeżeli poszukujecie produktu do Waszej suchej skóry, który będzie Wam służył do mycia, będzie wydajny i starczy Wam na długo, to właśnie też żele z palm oliv z tą pompeczką, też jest to fajna forma aplikacji, więc polecam. No i kolejny żel to jest żel z Luxy, jest to żel Lush Shower Cocktail Dragon Fruit, czyli smoczy owoc. I powiem Wam, że on ma w sobie mleczko ryżowe i ma soczyście pachnieć, natomiast on według mnie wcale jakoś szałowo nie pachniał, ale również ja patrzę na to, że one się mega pieniły i się bardzo fajnie pienił. Bardzo przyjemnie ogólnie się po prostu, nawet jak się chciało zrobić tylko pianę w wannie czy coś, to naprawdę było mega przyjemnie, tak mega komfortowo. Tak po prostu czuliśmy się tacy zaopiekowani tą pianą, po prostu mega przyjemnie, naprawdę. On ma 500 ml i ja też na pewno go kupiłam na jakiejś promocji, ponieważ ja w życiu bym za takie rzeczy nie dała więcej niż dyszkę. I jeszcze mam dwa produkty, które ten już w ogóle jest całkowicie zmiażdżony. To jest żel do mycia twarzy z Lidla w ogóle, z tej firmy Cien. Exfoliating Facial Wash. Exfoliating Facial Wash. Link do codziennego mycia i on nie wykazał się niczym szczególnym, ale myślę, że jak za takie śmieszne pieniądze, to jak po prostu potrzebujecie czegoś takiego na dzień do mycia twarzy, no to ten produkt będzie spoko. No i produkt, który mi służył do demakijażu i który mi służy i służyć będzie, bo kupuję po prostu jedno opakowanie za drugim, to jest płyn micelarny z Be Beauty z Biedry. I on spełnia wszystkie swoje funkcje, fajnie oczyszcza, nie podrażnia skóry wokół oczu. Jeżeli macie delikatną, wysuszoną skórę, to również jej Wam nadmiernie nie wysuszy. Nie musicie trzeć tej skóry koło oczu, żeby zmyć naprawdę makijaż. Zmywa makijaż wodoodporny, zwykły, po prostu zmywa wszystko. Nawet zmywa, słuchajcie, eyeliner z Maybelline Lasting Drama, ten taki żelowy, który naprawdę ciężko schodzi ogólnie wszystkim innym, a to po prostu przykładamy sobie wacik. I za chwilę możemy normalnie przetrzeć i jest naprawdę super. On jest po prostu tani jak barszcz, on kosztuje piąteczkę, więc naprawdę nie ma co się zastanawiać, lecimy, kupujemy. Ja, tak jak powiedziałam, kupuję opakowanie za opakowaniem, jedno mi się kończy, drugie kupuję, albo kupuję wtedy, kiedy jestem w Biedrze, bo też nie zawsze jestem w Biedrze, więc wiecie, tak kupuję sam na zapas. Ostatnio wiem, że w Biedrze była duża wersja tych produktów i wtedy się bardziej opłacało, ale ja wtedy takiego dużego nie brałam, dlatego że taki duży, to wiecie, to mi to jest nieporęczne. No i ostatni produkt, też produkt z Biedry, jest to puder transparentny i powiem Wam, że ja tak fajnego pudru transparentnego w życiu nie miałam i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę miała. Nie był on jakoś mega wydajny, dlatego że to opakowanie było dosyć małe. On ma, nie wiem nawet ile ma mililitrów, bo tutaj, znaczy gram, bo tutaj nawet nie jest napisane, ale on po prostu utrwalał makijaż na takim poziomie, jak naprawdę niejedne pudry, które wiem, że kosztują bardzo dużo, a ten kosztował śmieszne jakieś 7 zł i powiem Wam, że ja żałuję, że ja wtedy się nie zaopatrzyłam w cały arsenał tego, bo naprawdę warto. Jeżeli macie problem z tym, żeby się Wam makijaż przemieszczał w ciągu dnia, albo żeby Wam tutaj, wiecie, wchodził w zmarszczki, w załamania, w jakieś zakamarki, to z tym produktem absolutnie się o to w ogóle nie musicie martwić, dlatego że on super matowi, super utrwala, nic się nie dzieje i jest naprawdę produktem z Biedronki. Więc tadam, moi drodzy, poszukując czasami czegoś mega drogiego, myślimy, że znajdziemy coś fajnego, a tutaj proszę bardzo, w Biedrze taki tani produkcik, taki spoko. No i co? I to już jest moja pusta paczka. Koniecznie dajcie znać, czy lubicie tego typu filmiki, jak projekty Denko, jak takie projekty dotyczące zużycia produktów. Jeżeli Wam się taki filmik spodobał, to proszę o kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa!